Kiedy wiosną tego roku pan prezydent Andrzej Duda przyjmował defiladę zorganizowaną pod hasłem Silni w Sojuszach, to wtedy świętowaliśmy 15-lecie naszego członkostwa w Unii Europejskiej i 20-lecie naszego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wówczas przez ulice Warszawy przemaszerowali żołnierze Wojska Polskiego, a także oddziały wojsk sojuszniczych. Było to święto symbolizujące naszą jedność, naszą solidarność. Ta solidarność na co dzień objawia się w tym, że w naszym kraju ćwiczą żołnierze wojsk sojuszniczych, a żołnierze Wojska Polskiego ćwiczą, ale także uczestniczą w systemie bezpieczeństwa światowego, a więc swoją służbę wykonują na misjach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tak jest w przypadku was, żołnierze, którzy tu na ziemi włoskiej strzeżecie bezpieczeństwa Europy w misji zorganizowanej przez Unię Europejską. To niezwykle ważne, żeby okazywać solidarność naszą wobec sojuszników, bo i sojusznicy wobec nas taką solidarność okazują. Zadaniem Wojska Polskiego przede wszystkim jest obrona Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale ta obrona następuje również poprzez aktywność w ramach sojuszy, w których Polska jest, a więc poprzez waszą służbę tu we Włoszech bronicie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję wam za to. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za podejście profesjonalne do obowiązków służbowych. Dziękuję za ofiarność. Dziękuję za to, że poszerzacie swoją wiedzę i swoje umiejętności poprzez wspólne działania w ramach wojsk stanowiących właśnie tu tą misję. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc przyjmijcie ode mnie najlepsze życzenia spokojnych i radosnych świąt.